Bóg nie stworzył cię do tego, żebyś chodził po śmietnikach tego świata i napełniał się byle czym. Bóg nie stworzył cię do tego, żebyś był ciągle niezaspokojony i ciągle gonił za kolejną porcją adrenaliny. On cię stworzył do tego, żebyś był zaspokojony w relacji z Nim, ponieważ On jest życiem. A człowiek, który jest oddzielony od Niego, jest oddzielony tak naprawdę od prawdziwego życia. Naprawdę tak myślisz, że ten Bóg nie jest zainteresowany tym, co stworzył? Naprawdę myślisz, że to nie obchodzi? Naprawdę myślisz, że stworzyła cię jakaś abstrakcyjna energia, a nie osoba? A rzeczywistość była inna. Rzeczywistość okazała się inna. Bóg jest. Jest realny. I to jest Jezus Chrystus. A ten Bóg, który stał się człowiekiem, dzisiaj mówi do ciebie: przyjmij ofertę, którą mam. To jest wieczność ze mną. Jak chcesz spędzać wieczność ze mną, to przyjdź do mnie przez Chrystusa. I nie ma takiej możliwości, żebyś zmienił się z egoistycznej natury. Sam. Nie ma takiej możliwości. Jedyne, co możesz zrobić, to możesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To, że On umarł za każdego człowieka, nie czyni mniejszym tej ofiary, którą poniósł. To jest pełna cena. Dał swoje życie za twoje życie. Swoje życie za twoje. On oddał życie specjalnie za ciebie. I gdybyś był jedynym człowiekiem tutaj na tej ziemi, to On i tak by to zrobił. Znaczony, człowieku, duchem, wychodzisz po śmierci z ciała, jeśli nie przyjąłeś Jezusa, idziesz na wieczne potępienie, a jeśli przyjąłeś, od razu idziesz do nieba. Kiedy rodzisz się na nowo, zaczyna się twoja podróż do nieba i już nikt i nic nie jest w stanie zmienić twojego kierunku ani twojego pochodzenia, ponieważ narodziłeś się z Bożego Ducha. Tak jest. O to chodzi w zbawieniu. Piekło to jest bycie bez Boga, bez Stwórcy. Piekło to jest żal, że rozminąłeś się z tym najlepszym, co mogłeś mieć, gdybyś tylko dobrze zdecydował po tej stronie bytu. Mówię ci o tym, żebyś nie zginął, bo gra się toczy o twoje życie. Gra się toczy o twoje życie. Wieczność jest realna. Niebo istnieje. Piekło istnieje. I albo to weźmiesz, albo to odrzucisz. Masz ten straszliwy wybór. Masz ten straszliwy wybór, że możesz to odrzucić, ale nie będziesz mieć wyborki, bo właśnie słyszysz Ewangelię. A jakie ma Pan doświadczenie z tym Bogiem? A ja żyję z Bogiem na co dzień. Nawet gdybym nie czytała Biblii, to ja mam realne doświadczenie. Ewangelia to jest dobra wiadomość dla człowieka, że nic nie musi robić, bo ten testament nie jest obwarowany żadnymi warunkami. Nie ma żadnych drobnych druczkiem zapisów, że człowiek musi cokolwiek robić, żeby przyjąć życie wieczne. Chcę przez wiarę uwierzyć w to, że Ty umarłeś na krzyżu Golgoty, że Ty poszłeś na krzyż, umierając za każdy mój grzech, że Ty tam poniosłeś ten grzech. I zmartwychwstałeś i czynię Cię Panem. Zapraszam Cię do mojego życia. Zobaczysz, padną Ci w oczy, odchodzą Ci Twoje uszy. Doświadczyć spotkania z Duchem Świętym. Bo On zmartwychwstał! On zmartwychwstał! On jest na ziemi! Duch Święty jest na ziemi i teraz dotyka Twojego serca. Szakrawasz, szokoro, soko, szo. Jeszuarawasz, szakrawasz, szokoro, soko, szo. Uwielbia Cię Jezus, oddaję Ci chwałę na tym miejscu i dziękuję Ci, że serca ludzkie zostały dotknięte, że to, co dzisiaj usłyszeli, zmieniło ich życie raz na zawsze. Dziękuję Ci za te wszystkie nowonarodzenia. Uwielbiam Ciebie, Jeszua Hamasija, Szakara Masza. Jestem tutaj i oddaję Ci chwałę, chwalę Cię za to, że uwolniłeś mnie od alkoholu, od narkomanii, od lekomanii. Za to, Ojcze, że uczyniłeś mnie nowym człowiekiem w Chrystusie. Amen.